Siemanko, ja jestem Zenek, to jest Cywilizacja 5 z dodatkiem Brave New World. Rozpoczynam nową serię, będę grał Arabią, tak jak zasugerował to Degan. Gram na mapce, znaczy w sumie może tak, od początku. Co takiego ciekawego posiada Arabia? Arabia posiada specjalną jednostkę łuczników arabskich, którzy wyglądają na całkiem spoko jednostkę. Przynajmniej patrząc na statystyki, no i ma bazar, który jest po prostu jakimś kosmicznym budynkiem, z tego co zobaczyłem. On zastępuje chyba. Boże, co on zastępuje? No, coś tam zastępuje. W każdym bądź razie ten budynek, Boże, wyleciało mi z głowy nazwa tego budynku. Targowisko zastępuje? Mogę się mylić, ale chyba targowisko zastępuje. Tak mi się wydaje. Przynajmniej daje 25% złota więcej. Daje 2 złota. No i tutaj masa jakichś dodatkowych rzeczy. Każde źródło ropy i każda oaza zapewnia 2 sztuki złota. Sztaki handlowe, które gracze ustanowią z miastem posiadającym bazar, będą generować plus jeden dodatkową sztukę złota dla właściciela miasta. No to jest naprawdę zajebisty ten bazar, moim zdaniem. Okej, można rozpocząć. Tak jak powiedziałem, gram na Fractala, mapce, to w sumie na mapce, która nazywa się, czy też na skrypcie Fractal. Gram tym razem na 6. poziomie trudności, czyli na Imperatorze, tak jak chcieliście. To będzie gra jeszcze trudniejsza, jak dla mnie. No i co, gram limit tur ustawiłem na 400 tym razem. Gram tak samo na limit, z limitem tur, nie ma innego zwycięstwa, tylko na punkty. Gram na Fraktalu, tak jak mówiłem, jest to duża mapa, 6, 6 poziom, szybkość po prostu szybka. I co? Gram z 10 cywilizacjami łącznie ze mną, 22 państwa, miasta. No i start, z tego co widzę, całkiem spoko. Mam ryby, kamień, cukier, trufle i bydło. Dobra, zobaczmy, co ja tutaj mam dookoła siebie. Coś takiego. A gdybym się przerzucił tu, to bym raz, dwa, trzy sięgnął te kurcze bydło tutaj. To by było nawet dobre, chyba. Tak mi się wydaje. Osiedlić się, zejść z tego wzgórza i tutaj tak to i to i to, to byłoby grube. Niech tak będzie. Jest i Mekka. Aha. Stolica, kurcze, blade Arabii. I teraz tak. Chyba zwiadowców na początek puszczę parą. Badania. No i oczywiście szybko w Stonehenge, żeby zdobyć religię. Taka przynajmniej jest moja taktyka. Co to mam? Marmur, kamień, srebro. Całkiem spoko mapka, mi się wydaje. Oczywiście gram z barbarzyńcami, to nie jest tak jak z grą z Anglią, że nie miałem barbów ustawionych, ponieważ tam grałem na wyspach. O, jest jakieś państwo miasto już w sumie. Fajnie, ukradli mi złoto, srebro. Io sono Pedro, Coś tu się imperador do przekulało Brasil. szybko. Tenho Pedro pouco II, tempo para Brazylia. agradecer. O que o traz aqui? Coś marudzi, gościu. No szkoda, że tak blisko mam cywilizację. Brazylii. Myślałem, że będzie trochę dalej. No ale co, może jakieś mistrzostwa świata odbędą się. To hola, Boże, jeszcze viejo. ten Pakal. Co te wszystkie cywilizacje tak blisko mnie są? Dobra, jest zwiadowca. Pokulajmy się nim gdzieś w takim razie. Tymi się tutaj pokulajmy. Kolejnego zwiadowcę puśćmy. Powiedzmy gdzieś na północ. Co tu się kryje? Są ruiny. Fajnie by było, jest oaza nawet. Fajnie by było, gdyby on mi nie dziabnął tych ruin. Niestety wziął i dziabnął, no god damn it, seriously. A Boże. To idziemy tutaj, sporo pustyń. I są oazy, z których mam, kurczę, dodatkowe jakieś bonusy. Jeżeli zbuduję ten bazar przynajmniej. Więc będzie można się gdzie budować. Przynajmniej jest gdzie się budować. Mam nadzieję, że te cywki nie będą tak blisko mnie. Pakal jest zawsze szurnięty. Jeszcze z Brazylią nie miałem do czynienia w żadnej grze, więc szczerze mówiąc nie wiem, jak się Brazylia będzie zachowywała. Zobaczymy. Sorry za ziewy, ale trochę jest późno. Jest, kurczę, w pół do pierwszej w nocy. Stąd ten taki troszkę chaotyczny wstęp chyba. No ale każdy wie, o co chodzi. Gram Mekką, poziom trudności 6.
Mapa to jest fraktal, czy to jest skrypt fraktal. I następca tura. Jest i nowa technologia. Pytanie, czy ja gdzieś znajdę jakieś ruiny. O, są jakieś kamory szlachetne nawet. Dobra, co ja tu mam? Tutaj mam Pakala. Trochę blisko, kurczę, plady. Myślałem, że będą trochę dalej te cywilizacje. A tu co mam? Państwo, miasto jakieś. Dobra, to teraz tak, szybko spichlerz. Czy ja go wybuduję w 8 tur? Czy nie? 7, to miodziu. Niech tak będzie. Nacisk na produkcję. Żywność, stagnacja, ok. Dobra, jest lawenta. Jest też kolejny zwiadowca, którego puścimy na północ. Z tymi gośćmi tutaj podejdźmy. Lawencie można zapewnić ochronę. Tutaj jeszcze nie wiadomo, co jest. Jest pytanie, w co iść? Czy w tradycję, czy w wolność? Nie chcę ich w honor raczej. Wow, już Panteon mogę założyć? Co mi się podoba. No dobra, pytanie tylko, co z tego Panteonu wybrać. Gram na 6 poziomie trudności, więc myślę, że z zadowoleniem będzie krucho, to myślę, że wybiorę coś do zadowolenia. Bogini miłości, plus 1 do zadowolenia w miastach z populacją 6. Coś jeszcze do zadowolenia? Plus 1 do zadowolenia z miast nad rzekami. Średnio przydatne. Z plantacji. Miedzi, żelaza i soli. Matka ziemia. Klejnotów. Nie no, wezmę coś do zadowolenia. Na bank mi się to przyda chyba. W pastwisk, czy pustyń jest trochę. Dobra, niech będzie to zadowolenie. I na ekstura. Przydałoby się zbudować ten, kurczę blade, Stonehenge. Okej, okay, kyzył. Czy ja chcę ten osłabić tego ziomka i pożyczyć od niego sobie szybko settlersów, tych robotników? Przydałoby się. Sporo kultury on już ma, Chryste. To on chyba dostaje, to Jezus Maria, tyle kultury, to nieźle. Niezłego kopa dostają te cifki, kurcze, sztucznej inteligencji. Ja tam dopiero tyle, a tu gościu wyskakuje z taką kulturą, Chryste. Pewnie jakieś totalne bonusy do tej kultury mają, zajebiste. Z tego kyzył zapewnimy ochronę. No i nextura. Moje karawany mają 50% większy zasięg i szybciej, powiedzmy, rozprzestrzeniają religię, więc będzie to można jakoś wywierać wpływ na państwo miasta, ciekawsze. Dobra, tutaj. Ty idź, tutaj mamy Hongkong. 30 sztuk złota, zapewni ochronę. No i heja. Coś ruin jakoś specjalnie nie widać. Chyba wszystkie mi wcie. Wszystkie mi, kurczę, blade komp już wyczyścił. Przejdźmy sobie tu. Tutaj mam Pragę. Zapewnimy ochronę Pradze. Ambasada? Niech będzie. Za 1 złota naturę może być. Dobra, tutaj. Teraz przejdźmy sobie tu. To są przyprawy. O, całkiem spoko. Miasto tu będzie. Owce, trufle i tak dalej. Dobra. Jest pierwszy obóz barwów, co mnie troszkę, kurczę, nie bawi. Wszystko bez rozkazów. Tutaj sobie pójdź. I nextura. Dobra, zostały 2 tury do kalendarza. Kyzył tutaj jest bombardowane. Czy ja mam jakieś zadanie od Kyzyła? Co oni chcą? Najeżdżające ich terytorium, to grubo. Ciśniemy. Ciśniemy. No i tak, co tu przyjąć? Przyjmę chyba tradycję. To mi się spodobało po ostatniej grze Anglią. To jest tak, produkcja. Stecz.
A, jeszcze jedna tura została, dobra. To nie będzie tak robotnik jednoturowy. Jedna ekstura. Myślałem, że mogę budować. Teraz chcę rozwalić tych barbów, żeby dostać trochę bonusu od gryzyłu. O! W sam raz. Jak ładnie podeszli. Pytanie, czy ich załatwię. God damn it, nie. O Boże, myślałem, że ich pobiję. Okazuje się, że nie. No, 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 dawaj, dawaj, nie, Boże, nie dali rady. Failozor. Dobra, zabieram swoich ziomów stąd. Tutaj pójdźmy tych, zobaczmy co tu jest. Ryby, badania. Górnictwo czy łucznictwo? A, niech będzie łucznictwo chyba. Boże, czemu ja nie buduję Stonehenge'a, Chryste? Stonehenge! Stonehenge! God damn it. Dobra, czy Kyzu rozwalił tych barbów, czy nie? Więc tak, ci niech się fortyfikują. Tymi można przejść tu. A ci goście niech mi tutaj produkują natychmiast Stonehenge, Chryste. Dobra, 16 tur. Tak jak zawsze. Problem w tym, że turę straciłem. Panteon założono. Boże, komp ma jaką kulturę, Chryste, bez jaj. Jakieś kosmiczne bonusy do kultury chyba ma. Kyzu jest atakowany. Przez kogo i gdzie i jak? Tutaj, Boże, znowu. Co z tym Kyzyłem robić, Chryste? Cofnąć tą jednostkę? Tutaj inna ekstura. Teraz pytanie, czy iść w tą dyplomację kanonierek. To było całkiem spoko. Wybierać jakiś niezły nacisk na ten. Na państwo miasta. Mi się wydaje. Powiedzmy, że to bonus do produkcji cudaków jest 11 tur. Nice. Dobra. Mam nadzieję, że się uda to zrobić szybko. Mam nadzieję, że się uda szybko rozwalić barbów. Barbusie sobie uciekły. Dobra, jest. Teraz z tymi ziomami przejdźmy tu. Badania. Niech będzie górnictwo. Następna tura? Nie, chcę rozwalić barbów. Dobra, pokonałem. Bierze Kyzu zabito barbarzyńców. Nice, od razu podskoczyło zadowolenie. Kyzyła. Panteon. No, Kyzu wyrzucił swoich robotników. No. No, zabierać im nie chcę ich. Co to dać? Dobra, niech to będzie. Niech się leczą. Ci też niech się leczą. No i tak, tutaj mamy znowu obóz barbów, Boże. Całkiem spoko, będzie Hongkong mi dawał jakieś, kurczę, te zadania. 9 tur do zbudowania Stonehenge'a. Coś tu przyszło, goddamit, do mnie. Z jakiej paki. Dobra, idźmy tu. Teraz tak, tych ziomów chyba zabiorę sobie stąd. Zostawię tutaj tylko. Deveremos prosperar através do comércio? No niech będzie. Pytanie, jak się zachowuje AI w Brazylii. Nie mam pojęcia, bo pierwszy raz gram z Brazylią. Nie wiem, czy to jest jakieś agresywne AI, czy nie. No, Pakal zazwyczaj jest rąbnięty, więc pewnie wojnę będzie się można spodziewać dość szybko z nim. Dobra, jest i Brazylia. Też dość blisko. Siedem tur do Stonehenge'a. Dobra. Ci się wynieśli, poszli sobie do Hongkongu. Spoko, do Hongkongu będzie można wysłać karawanę. Do Lawenty. Praga. Cofnij ochrona i takie tam. Ci niech się tu fortyfikują.
tymi spadamy do domu. Troszkę mała ta wyspa, mi się wydaje. Tak, górnictwo, trzeba by w plantację pójść chyba. Tutaj plantacja na truflach. Teraz na truflach się bluduje plantację, czy coś innego? Chyba plantacja, o ile się nie mylę. A czy to jest jakieś państwo, miasto? Bo tam kogoś, kurczę, barby atakują. Czy w sumie nie? A, to jest jednostka barbów, dobra. To teraz tak. Gdzie jest ta plantacja cholerna? Pismo o kalendarz. Nie, już mam kalendarz, dobra. Myślałem, że jeszcze coś muszę opracować, Jesus. Nie, to nie będzie tak, obróbka brązu. Next tura. Dobra, Pedro sobie poradził z barbami. Pełen wypas. Więc cóż, 5 tur i trzeba będzie cisnąć robotnika jakiegoś. To będzie niezłe miasto, kurczę, blada, ta stolica moja. Co on to wybudował? Coś buduje. Cwaniaczek, pewnie ten, świątynię Artemidy, czy coś w tym stylu. A ja buduję sobie Stonehenge. Tutaj się właśnie buduje, widać fragmenty. Tak na rzece, a co? Temperatura by stykła. Brazylijczyk przykulał swoich robotników. Pytanie, czy dziabnąć po tych robotników, czy nie? Troszkę bym go spowolnił na pewno. Nie wiem tylko, jak wojna by z nim wyglądała. Wielką bibliotekę ktoś zbudował, fajnie. Ten zbudował tą bibliotekę? Czy nie? Co Pedro tutaj ma? Cytrusy, Rio de Janeiro. Super, Mistrzostwo Świata w piłce nożnej może zbuduje. I Settlers kolejny już? Wow. Nieźle ciśnie. Możliwość przyjęcia ustroju, to poproszę to. No i jedna tura ze Stonehenge'a, no mam nadzieję, że się wyrobię. I nikt mnie tutaj nie wyprzedzi. Z tym kamiennym kręgiem. Co on tu chce? Trollować mnie? Goddammit. Jest i Stonehenge. Nice. Dobra. Szczerze mówiąc, nie wiem, czemu zrobiono art tego Stonehenge'a w nocy. Bo ponoć Stonehenge służył do czczenia słońca, a nie tutaj jakichś obrzędów w nocy. No ale kto wie. Ponoć tam on wyznaczał jakieś tam, kurcze, znaczy słońce w jakiś sposób tam, kurcze, wyznaczało coś dzięki Stonehenge'owi, no. Nie wiem, taki film widziałem przynajmniej. Gdzieś na jakimś Discovery. Okej. Okay. Świątynię Artemidy chcę budować? Chyba nie, bo pewnie ten komp już buduje to. Więc szybko robotników. I ciśniemy, tutaj będzie to na plantacji. Trufle. Pytanie, czy na truflach się buduje plantacja, czy się buduje obóz, Chryste, nie pamiętam. Rzadko mi się trafiają trufle zawsze w grze, więc nie wiem. Pedro jest trzeci, ja jestem dziesiąty. No to fajnie. Dobra, teraz czas się stąd zwijać, żeby nie stracić swoich, kurczę, blade zwiadowców. A mój zwiadowca sobie co kampi tutaj? Koło Kyzyła? Niech kampi. O Boże. Opleźli ich dookoła całkowicie. GG chyba dla nich będzie. Niestety. Dobra, następna tura? Następna tura. Teraz tak, mam stagnację tutaj. Trzeba to zmienić. Raczej. Dobra, co ja chcę tu zrobić z tymi robotnikami, z tymi gośćmi? No i tutaj raczej sobie zginą, więc trzeba nimi się ewakuować. Dobra, Pedro nie ma.
Tak? Jeszcze kurczę blade Panteon założonego nawet, a ja już mam Panteon i Stonehenge, więc religia będzie niedługo. Teraz tak, produkcja, chyba kaplica. Tak szybko badania. Niech będzie murarstwo, bo jest kamień w sumie. Let's go. Boże, on ma kultury, Chryste, no bez jaj. Jakieś bonusy mówię, ten AI kosmiczny do kultury chyba. Dobra, trzeba będzie jeszcze ten kuter zrobić, bo są ryby. To on wypas. No i można by puścić w sumie karawanę szybko do Hongkongu. Barbów chyba tutaj nigdzie nie napotkam. Więc będzie można puścić karawanę. Tak mi się wydaje pierwszą. Najwyżej tutaj jakoś zabezpieczać tymi wojami tą karawanę. I tyle. Dobra. Jest budowa plantacji. Zbudowali tą plantację jeszcze? Nie. Jeszcze nie. Dobra, to tak. Tak. No, w sumie tak. Okej, okay. Plus 5 żywności. To idźmy w łucznika. No i tak jak mówiłem, świątynia Artemidy już komp zbudował, więc nie było sensu tutaj coś tworzyć. 8 zadowolenia. Nice. To jest żelazo. Dobra. Zaraz, czy ja nie mam hodowli zwierząt? Boże, nie mam hodowli zwierząt. To idź tutaj i buduj coś tu. Pytanie, czy na truflach trzeba mieć obóz, czy trzeba mieć plantację? Plantacja trufli. Przeżyją te dziady? Wow, przeżyli, niesamowite. Plus 25 do obrony, styknie. Proszę to. Tutaj musi być obóz, no to super. No to kopalnię budujemy. Next turę. Praga bierze na cel obozowisko. No to miodziu. Gdzie jest Praga? Dobra, ci tu się tutaj pałują, mówiąc tak nieładnie. A co ja chcę zrobić? Zaatakować tych typów? Czy nie? Przejdę sobie tutaj. 10 do rozwoju i 2 do rozwoju do żywności w stolicy. 10% przyrostu i plus 2 do żywności w stolicy. No i niech tak będzie. Całkiem spoko. Tu się niech fortyfikują i jak to wygląda w tej stolicy. Jest 5,5 żywności w stolicy. Miodzio. Dobra, Kyzyl sobie walczy. Jest w końcu murarstwo. Ja i wykończę? Nie, nie wykończę. No to niech kampią sobie tutaj. Ja poproszę tak. Łuczników, łuczników. Osadników. Karawany jeszcze nie ma. Osadników może, czy mur? Mauzoleum w Halifaxie, to jest spoko. Chyba wezmę ten mauzoleum, szybko jakoś wybuduję. Teraz tak. Niech będzie to. Tutaj niech się fortyfikują ziomy. Gdzie to był jakiś upierdliwy obóz taki? Dobra, puścimy ich tu. I spróbuję nimi rozwalić ten obóz. Nextura. 18 do kurczę ten mauzoleum. To trochę sporo. Ale jak zbuduję, to będzie całkiem fajnie. Dobra, pytanie, która jest godzina? Trzeba będzie powoli kończyć ten odcinek. Za chwilę pół godziny minie. Która jest tura? 44. No dość wolno. Jak na wyspach grałem, to miałem w ciągu ciągu pół godziny zrobiłem 60 tur w jednym odcinku. Więc trochę więcej roboty tu było chyba. Mekka się powiększa. No i świetnie. Dobra, ciśniemy tu. Tak, tutaj powstała kopalnia. Co mnie w sumie cieszy.
To dawaj tutaj kolejną kopalnię. Nextura. 10 tu do mauzoleum w Halifaxie. Nice. Wielkich kupców, kultura plus 1 i tak dalej. Chyba plus 2 złota za ten, za kamień. 4 tury, to jedziemy z koksem. Pytanie, gdzie kolejne miasto budować? Dobra. Zawiążesz pyska, wołu, coś tam, niech będzie łowiectwo. Będę mógł budować obozy na, kurczę, blade truflach. Dobra, pakal czwarty, najcudowniejszy. Ja na drugim jestem, ale fajnie. Pójdziemy sobie tutaj. Jeżeli będziemy wstaniemy tu, idziemy tak kulturalnie strzelać do tego, kurczę, blade obozu. Piramidy ktoś zbudował, no proszę. Dobra, która jest godzina? 8. W sumie można kończyć powoli ten odcinek. Szybko podejdziemy tu. Ej, tu są jacyś ten, robotnicy do przejęcia, jak fajnie. Ile zostało? 6 tur do mauzoleum. W Halikarnasie. Kopalnia powstała? Powstała. To miodzio. Okej, no to dziabiemy. Nice. Teraz tak. Powiedzmy, że tu. Chociaż nie ma jeszcze łowiectwa. No i co? Powoli można kończyć ten odcinek. Szybko rzucę okiem tylko na demografię. Populacja 10. Najlepsza ma 500 000 ludności. No bez jaj, serio? Zbiory 10 wytworzone, dobra, 8 PKB, 7 ląd. Takie. Żołnierze 10. Akceptacja 9. Piśmienni 8 nawet. Wow, jestem ustawiony. Okej, dzięki wielkie YouTubie i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, hej.